Witajcie moi drodzy, jest piątek, ruszamy na tak w starocie do Bytomia. Przepraszam za moje rozespanie, ale niestety moje wstawanie ranne nie jest zbytnio fajne, więc nienawidzę wstawać rano. Biorę tego małego dżentelmena, zawieź go jak zwykle, żeby nie został sam w domu. No i co młody, jedziemy, tak? Jedziemy na Bytom, zobaczymy co tam kupimy. Cześć, jak tam? Jest coś? Wiesz co? Co tam masz? Zając, już dorwałeś. Co widzę? Widziałem już przez szybę, że musiałeś sobie zmniejszyć chyba trochę bagażnik, co? No spoko. Kiss me, jakie pudło w ogóle dostaje, co? Jakie pudło w ogóle dostaje z wlepkami, widziałeś to? Kiss me, Amiga. To co, razem może spróbujemy, nie? Ja to ci wyrzucę. Tak? Aha. Tutaj do boku. Jak zobaczyłem to pudło, to od razu myślę, że muszę to zrobić. O, jedyną rzeczą, którą widzę, że mi wypadła, bo wiedziałem, że coś wypadło. Spoko. Była reszta, w innym przypadku nie ucieka. Dobra, możesz ładować. No to ja już jadę do domu, nie? Myślę, że tak. Dobra, idziesz tam jeszcze, czy? Ja to idę się jeszcze przed. Gardowej jest połowy. Dobra, to uciekaj. Będziemy się widzieć na miejscu tam, gdzieś się spotkamy. Dzięki Wojtuś, heja. Dzień dobry. Gry ma pan po ile, przepraszam bardzo? 120. Dobry. A nawet nie mogę. To ile? Dobry. Co się zmieniło z cenami? Czyli były po? Od 50 i tam biegło w studie, nie? Aha, tak, czyli tak jak było w Dąbrowie. Tak było. Nie, dobra. Nie. Dobra. Dobra, podejdę sobie potem zobaczyć, na no, spokojnie. Dzień dobry. Ma pan gry wycenione może? Muszę młodego się tutaj, nie ma problemu. A mniej więcej wie pan jakie ceny, czy nie? Dobra. Patrzcie, no co tu jest, żeby zobaczyć sobie. Nasze to jest jakieś tam pienno, po prostu młody. Przestał grać. No, ja kupuję te drąży, a potem idzie, tak idzie. Ja, yeah. Tak jest. A co interesuje sobie tu? No, GTA na przykład bym zobaczył, albo... Nie powiem mniej więcej jakie są ceny od sztuki, ja, albo... Jakie ceny możesz grać w tym typie? No to dawaj. Znaczy jak pan sobie on tam jest, no zaraz podejdzie. Aha, dobra. A jak wyjdzie pan sobie wraca, to... Dobra, okej. Okay. Jeszcze tak patrzę, co tu pan ma za ten... Za Lego jakieś... No za nim. Więcej Lego pan nie ma, tylko to co tu jest? Aha, to co tu jest, figury. Dobra, podejdę sobie za chwilkę na spokojnie. Dobra, okej, okay, dziękuję. Widziałeś? Tak. W jakiej cenie pan ma komiksy? Żeby musiał być fanatyk jakiś totalny, nie? Ja. Dobrze, dziękuję bardzo. To patrzę na to piko. A nie kompletnie. Mama,
To całe Lego tam ze wszystkim. Aha, tak patrzę. Samo Lego bez torów. Nie wiem, samo Lego. Okej. Okay. Chyba to jest fajne. No to jest jakieś Ninjago chyba z tego co widzę. A, mówię, że to jest nawet fajne. W jakiej cenie ten kuter jest? Kuter jest 150 zł. Tam miał niemiecki też taki, ale wojenny bardziej, nie? To jest na prąd. Aha, aha. Tam jest akumulator, także to wszystko do pływania. O. A jest wszystko po pierwsze. No do tego jeszcze tylko odbiornik i można jechać. Dobra, dziękuję uprzejmie. To jest taka ostateczna cena za niego. Dobrze wiedzieć. Dobra. Okej. Ja nie wiem. Muszę go wysłać, zobaczyć najpierw sobie go dokładnie jeszcze. On jest metalowy. Myślałem, że on jest drewniany. Aleczki. Czyli cena wyjściowa jest 150 zł, tak? Przełącznik. To popatrzcie na niego. Byłem pytać tutaj o gry, po ile są. A to GTA po no. 50, 4 po 20, to 10. Okej, okay. Dobra, na razie dziękuję bardzo. Można, można. Ile za te... Przepraszam, ile za te Playmobil? Za cały karton? No. Druga wagon. Kurde. Ile za tą grafikę? Ja bym się gdzie tylko w ramce, a ramkę się rozpieprzyła, tam z ramką sobie zostawiłem w domu. Było fajnie. Pasowałby, nie? No, no. Ja to też ten jest z tymi pieniążkami. Ja mam kaczora do nowa z tymi, z siostrzeńcami. Aha. I u siebie zawiesiłem. Kacze, fajnie to wygląda na ścianie, tak powstało. Dobra, będę wracał, to jeszcze to tak przegryzę sobie na spokojnie. Dziękuję. Nie, nie, dziękuję. No. Zobaczymy, co to jest. Klocki. Dalej.
Jedzina ona kosztowała 180 zł. No. Kiedyś. Temperówka. Albo nie. Nie, tu widzisz, myślałem, i kiedy tego to pasuje. Hej, witajcie. Jest kolejny dzień, ruszamy znowu na Bytom. A jak mówiłem wcześniej, dwa dni targu w Bytomiu. Jutro, jeżeli pogoda dopisze, będziemy ruszać na kolejne targi staroci. Także widzimy się już na miejscu. Do zobaczenia. Tak, właśnie widzę, że to nie Fersztyn. To chyba to jest. Może któreś tam będzie dobre. Sprayem pomalował. A takie cenione są w ogóle? Wszystkie czy pojedynczo? Pojedynczo i wszystkie. Pojedynczo po dwie dychy. Wszystkie po dychy. Dobra.
Lego. Ile masz te podróbki tu? Ile? Nie rozumiem. Aha, okej. Okay. A to po ile masz? Hej, Misiu. Po piątce? Które? Aha. Dobry. Monitor działa. Tak? To super. Teraz pytanie, czemu pan ma drugie części do tego? Na raty, za chwilę będzie cała zestaw. No, szkołę spętałem, w szkole było. W szkole? No. Mam jeszcze takie pomocy naukowe. Aha, takie archaiki jeszcze tam były. Szkoła miała komodory. Ładny stan. Jakie ceny pan ma za te w ogóle rzeczy? 7 dyszek, 5 dyszek, po 5 dyszek. Tutaj, nie? I działają. Działają. No, o, widzę, że jakieś te... A to jest nie do szkoły, ale gdzieś tam przyjechał. Dziwne, żeby mieli takie, nie? No. Dobra, podejdę sobie potem jeszcze na spokojnie. Jasne. Idę na razie laptopy zanieść do auta, bo okay. Tego mam trochę gabarytowo. No. Się zobaczy. No, ciekawe, ile ja mam w tym pudle. Skoda 20 LSK jakaś. Ładne, co? Ja mam. Jaki sobotny łączy bez? Bym musiał płacić. O! Szpital chyba. W jakiej cenie to pudło ma pan Lego? Dziękuję. Aha. To jest jeden zestaw chyba tutaj, nie? Bo to widzę policyjny, policja i szpital chyba. No. Tak. Tej tematyce. Tak, tak. Ja. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dwa razy w tygodniu się zapali, bo nie kurczę. Marychę mówi,
Może zaczniemy sobie od takich większych rzeczy. Jest to lampa. Najprawdopodobniej z tego, co udało mi się odnaleźć informacji w internecie, jest to Gebel. Figurka nie jest nigdzie uszkodzona, jest w bardzo ładnym stanie. Ktoś z Was jest fanem? Jest to łódź zdalnie sterowana, wykonana ręcznie, naprawdę przepięknie zdobiona. Ta flaga trochę taka niepasująca tutaj, bo z przodu pisze Lisek 32, no ale niestety. Jest wyposażona kompletna w cały sprzęt. Jest i akumulator, i przetworniki, antena nadawcza. Także no, zobaczymy, co z tego uda się, że tak powiem, wyniuskać. Naprawdę bardzo ładny stan, jeżeli chodzi o jej zachowanie. Wstępnie ją wyczyściłem, no. Była niestety bardzo mocno zakurzona. Zobaczymy. Jeszcze raz to mam na swoim magazynie, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. Taka oto drewniana rosyjska figurka. Kolejną rzeczą jest niemiecki kadzidełko. Troszeczkę w innym stylu niż standardowe, bo jest to pozytywka również, którą nakręcamy. Mechanizm, który się na dole przesuwa do przodu i wprawia tą figurkę w ruch. Może sobie ją wyłączymy. Następna rzecz to tak zwane znajdki kartonowe. Tutaj mamy figurkę. Jest tutaj napisane, że jest to Louis Marx. I jest to szkocki żołnierz. Oraz figurka anime. Yu-Gi-Oh! Kazuki. Takahashi. W kartonach również znalazłem taki oto samochodzik, Tomki. Oraz taki oto samochodzik Majorette. Tutaj mamy taki z lat 90. pojemnik na długopisy. Staczorem Znajdem. Gry na PlayStation, to jest akurat jeden, Gran Turismo. Tutaj mamy grę na PlayStation 2, Tekken 4.
Ratchet & Clank na PlayStation 2. Hitman 2 na PlayStation 2. Oraz God of War również na PlayStation 2. Następnie gra na NES-a, The Simpsons. Następnie Disney Magiczna Kolekcja, gra na PC, ta zabawa z Kubusiem Puchatkiem. Age of Wonders, antologia. To może nie gaming, ale akurat było to z grami, także też to wziąłem. Office 2007. Dokładnie z licencją. Płytka. Stare czasopisma komputerowe. Secret Service. Jeden w stanie dobrym, drugi w stanie troszeczkę gorszym, bo tutaj ma nad szarpnięty brzeg. Ale kurczę, fajnie jest powrócić do tych starych gierek, poprzypominać sobie, jakie one były. Większość oczywiście mam u siebie na sklepie, ale będziemy patrzeć, co tutaj wyszło nowego i co tutaj możemy, jakie tytuły znaleźć. No popatrzcie, jakie ceny. Joystick 69 zł. Różne ceny. No fajnie jest powrócić do tych czasów, naprawdę. Jak człowiek wiedział wtedy, to mógł kupować. Ale tak jak mówię, no wtedy były troszeczkę inne czasy, inne zarobki. A teraz mamy PlayStation 1. Naprawdę w bardzo fajnym stanie zachowana. Ma jakieś tam delikatne ryski. Na przykład tutaj. Tutaj ma jakieś lekkie takie... Nie, może to nie jest ubicie, ale przetarcie. Naprawdę wszystko fajnie się otwiera. Laser czysty, środeczek czysty, co jest najważniejsze. Fajnie się zamyka, nic nie blokuje. Wszystkie przyciski działają. Super, naprawdę fajna sprawa. Do tego pan mi dał jeszcze adzika z DualShockiem i dwie karty pamięci. Jedna do PlayStation 2 8 MB, a tutaj jakiś zamiennik Pirania. Ale są dwie karty. Kolejną rzeczą joystick. Fajny design, naprawdę. Wszystko fajnie działa. Mega traf. Kolejny joystick. Jeszcze jeden joystick. Pamiętacie ten dźwięk? Super sprawa, naprawdę. Znaleźć takie rzeczy na targu dzisiaj to jest niebywałe szczęście, naprawdę. Jakby tego było mało, jeszcze jeden joystick. Moonraker. Oj, trzeba poczyścić niestety. Jedno wszystko. Pistolet. Tutaj mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest do NES-a, czyli do Pegasusa. Tutaj mamy odtwarzacz kasetowy do Commodore. Oraz zasilacz również do komputera Commodore'a. Tutaj jeszcze mamy stare czasopisma Mickiego z Belgii. Trzy takie same plus jeden inny. Też wziąłem bardziej z ciekawostki ze względu na stare rysownictwo. No, jest to mega fajna sprawa.
Teraz przełączymy się troszeczkę na inną perspektywę, bo są to dość duże przedmioty, których nie zmieszczę wam pokazać od góry. Mamy tutaj misę. Na samym początku myślałem, że są to ząbkowice. Ale niestety nie są. Misa jest szklana, dość duża, z takimi wypustkami jak asteroidy ząbkowickie. A tutaj z boku albo na dole wyświetli wam się nazwa, co to dokładnie jest. Następną rzeczą jest tajemnicze pudełko. Tajemnicze pudełko, w którym znajdują się modele traktorów, maszyn rolniczych. Wszystko metalowe. Jest tutaj około 30 sztuk. Są to bardzo duże rzeczy, naprawdę bardzo solidnie wykonane. I to jest, z tego co kojarzę, firma brytyjska. No tutaj troszeczkę targowałem się z panem ze względu na ich stan i, że tak powiem, bardzo ubrudzone te modele. Ale myślę, że za tą cenę się opłacało. Z tego co widziałem na rynku, sprzedażałem bardzo, osiągałem bardzo fajną cenę. Więc wystarczy je tylko poczyścić i wystawić do sprzedaży. Zastanowię się, czy to nie sprzedać jako cały zestaw, czy po prostu sprzedawać na sztuki. Teraz mamy troszeczkę większe gabaryty. Są to dwa stare monitory czarno-białe IBM-a 8513, taki mamy oto model. Jak na te swoje kilkadziesiąt lat, są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Tutaj udało mi się wynegocjować naprawdę bardzo fajną cenę. Nie widziałem w Polsce, żeby ktoś je wystawiał. Widziałem je tylko na rynku eBay. Ale wiadomo, no, nie ma co eBaya porównywać do naszego rynku tutaj europejskiego, bo ceny są tam podawane przeważnie w dolarach, rynek amerykański, który do naszego europejskiego jest troszeczkę inny, bo to co u nas się wykorzystuje, jeszcze u nich już jest traktowane jako coś starego, oldschoolowego. Tak więc poszukamy sobie informacji na temat tego monitora, no i wystawimy je na sprzedaż. Ostatnią rzeczą, jaką widzicie, udało się nabyć te oto 5 laptopów. Głównie wziąłem to z przeznaczeniem na części, ponieważ mają całe matryce, a to co było w środku było jedną wielką niewiadomą. Tak więc mamy tutaj laptop HPK. Nie ma oczywiście baterii. Nie udało mi się go sprawdzić niestety. Nie mam do niego zasilacza. Och, jest mega zakurzony, mega brudny. Niestety nie wyczyściłem je nawet, bo nie miałem na to za bardzo czasu. Fujitsu Siemens. Ten jest akurat sprawny, kompletny. Sprawdziłem go, włącza się Windows, tutaj jest zainstalowana 8. Jedyny minus jest taki, że po prostu po włączeniu się do Windowsa automatycznie się resetuje, więc będzie to pewnie kwestia tylko i wyłącznie systemu. Ale jest fajnie, bo jest sprawny. Zainstaluję mu tutaj XP-ka i wykorzystamy go do retro gier. Następnie mamy Fujitsu Siemensa, też jest sprawny. Też się włącza, jest cała matryca. O, nie będę go już otwierał, bo jest problem. Jedną ręką niestety nie jestem w stanie tego ogarnąć. Tutaj mamy ewenement, jest to Lenovo. Co najlepsze, to chyba miał go powieszony na ścianie, bo widać tutaj jakieś ślady po kleju. W dodatku pomalował go ktoś sprayem na szaro, a raczej srebrno. Więc nie wiem, czy robił jako ozdoba. Nie mam żadnego pojęcia. Co najlepsze, z tyłu
są wszystkie rzeczy, więc będzie trzeba je po prostu posprawdzać. Ewentualnie wymontuję płytę główną, matrycę i pójdzie to na sprzedaż. W takim stanie nie będę sprzedawał całego laptopa, ale po prostu resztę wykorzystam na części. Jest tutaj dysk, jest pamięć, także zobaczymy. No i Acer, tutaj też akurat jest, z tego co widziałem, matryca rozwalona, klawiatura, ale myślę, że też na części, jakaś obudowę. Też są wszystkie części, posprawdzałem, czy wszystko się zgadza, także za tą kwotę, którą widzicie po prawej stronie, myślę, że się opłacało.